Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy w poniedziałek wielkanocny. Ja żyję i wy żyć będziecie. Ewangelia świętego Jana 14. Tak rzekłeś w swoim słowie świętym, Panie mój i Boże mój. I ja ujrzałem dziś na nowo światło dzienne. I ja żyję jeszcze na tym świecie. Jak długo? Tylko Ty wiesz, o Boże. Dlatego w tej rannej godzinie błagam Cię, Ojcze, imieniu Syna Twego. Zmiłuj się nade mną i dopomóż, abym żyjąc, żył w Chrystusie. Wskrześ, o Panie Jezu, serce moje i zamieszkaj w nim. Udziel mi pokoju, oświeć mnie, jakieś oświecił niewiernego Tomasza. Pokaż mi Twe rany, ilekroć będę szemrał w tym życiu. Zastąp im mnie drogę, jak owym uczniom do Emaus idącym. Niechaj serce moje pała miłością szczerą i czynną ku Tobie i bliźnim. Otwórz mi znaczenie Pisma Świętego. O Jezu, Panie, i wzmocnij moją wiarę słowem Twoim, pełnym życia. Dopomóż, abym zawsze Ciebie miał przed oczami, abym nie sądził lekkomyślnie bliźniego, nie potępiał, ale wierzył, że i największy grzesznik poprawić się może. Dopomóż, abym nie szemrał przeciwko przełożonym nade mną zwierzchnikom, abym wszędzie i na każdym kroku dawał dowody, że Duch Twój żyje we mnie. Dopomóż, abym zawsze z Tobą w duchu obcował, pamiętał o pokarmie dla swej duszy, zasilał ją słowem Twoim i sakramentem Twoim. O, dopomóż mi utrzymać to, co mam, aby nikt nie wziął korony mojej, aby ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie odłączyły mnie od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. O Jezu zmartwychwstały, dopomóż, niechaj miłość moja będzie zawsze cierpliwą, łaskawą, niechaj nie zazdrości, niechaj się nie wynosi, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swego, niechaj się nie raduje z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Niechaj wszystko pokrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. O Panie, niechaj umiejętność moja i poznanie Ciebie i spraw Bożych wzrasta coraz więcej, a życie moje nowe niechaj będzie poświęcone chwale Twojej i pożytkowi bliźnich. Wysłuchaj tej pokornej modlitwy mojej. Przyjmij wołanie nędznego grzesznika. Bądź mi miłościw i daj mi, Panie, nowe życie. Spraw, abym w nim wytrwał aż do końca oraz pozostał wiernym, aż mi dasz koronę żywota wiecznego. O, wysłuchaj, wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.